pracują. Bo i ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. To jest, że tak powiem, ojciec i matka samoobrony. Kiedy oni, kiedy ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych wprowadziła zmienną stopę oprocentowania, to znaczy oprocentowania na poziomie 4% rocznie wprowadziła 40% miesięcznie, to Leper i jemu podobni, którzy brali kredyty, no, po prostu stanęli w obliczu bankructwa z dnia na dzień. I Leper jeździł po targowiskach, po różnych tam punktach skupu i zachęcał chłopów. To tak to było. Gdyby służby zrobiły samoobronę, to jej powstanie przypominało powstanie Platformy Obywatelskiej bardziej. Tak, od razu jest partia, od razu wszystko mają, od razu tego, a Leper nic nie miał. Leper służby się mogły nim zainteresować potem i to zgoda. Tak naprawdę to nie to była, można to tworzyć bardzo dużą dokładnością, co to była za przyczyna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, pan Andrzej, wiecie państwo, demokracja niestety nie sprzyja jakości elit politycznych, jeśli w ogóle tego słowa można w tym przypadku użyć. Raczej odwrotnie. I przywołam tutaj taką takie spostrzeżenie gubernatora Starka, bohatera powieści Roberta Fuenmorena Gubernator. Otóż on mówi tam swojemu rozmówcy, że mówi, no dobro można robić ze zła. Właśnie nie ma innego wyjścia, to trzeba dobro robić ze zła. Można oczywiście z dobra, ale dobra jest bardzo mało. W związku z tym, jak ktoś chce dużo dobra zrobić, to nie ma z czego, musi dać zło.